Kombajny klas serii Trion to coraz częściej spotykane maszyny na polskich polach. Realizując cykl filmowy z pola żniwa 2023, odwiedziliśmy jedno z gospodarstw w powiecie sępoleńskim, którym rozpoczął pracę klas Trion 640, wyposażony w przyrząd żniwny Vario 620. Kombajn zastaliśmy w czasie zbioru pszenicy po deszczowej fali, która spowodowała dwutygodniowy przestój w żniwach. W widocznym gospodarstwie Trion będzie kosił około 200 hektarów upraw, w tym głównie rzepak i pszenicę. Przypominamy, klas Trion to 20 modeli kombajnów wprowadzonych do oferty we wrześniu 2021 roku, zastępując serię Tucano. Seria Trion, oprócz maszyn z 5 i 6 wytrząsaczami, oferuje również kombajny hybrydowe z rotorami pojedynczymi i podwójnymi. Ponadto w ofercie dostępnych jest kilka wersji z napędem gąsienicowym Terra Track oraz wersja górska Montana. Dodatkowo każda maszyna może być indywidualnie skonfigurowana według potrzeb danego gospodarstwa. Trzy serie modeli Trion dają szerokie spektrum możliwości wyboru. Od maszyny z 5 wytrząsaczami o mocy 258 koni do kombajnu hybrydowego z podwójnym rotorem o mocy 435 koni mechanicznych. Seria Trion 600 z 6 wytrząsaczami wyposażona jest w system omłotu APS Walker, a szerokość kanału wynosi 1700 mm. W widocznym modelu 600 pracuje silnik Cummins o pojemności 6,7 litra o mocy 306 koni mechanicznych. Więcej o kombajnach klas Trion znajdziesz na portalu maszynydlafarmera.pl oraz na oficjalnej stronie klas.pl.